Pałecki dworzec PKP od wielu lat stoi nieużywany i swoim wyglądem odstrasza podróżujących. Po wielu latach rozmów władzom Wałcza udało się dojść do porozumienia z przewoźnikiem. W ramach umowy dworzec będzie mógł przejść na ręce władz miasta za darmo. Nie ma tutaj takiej poczekalni, którą można by na przykład wykorzystać dzisiaj. O, stoję na przykład tutaj, czekam na chociażby busy, a już mógłbym sobie na przykład pogrzać się w poczekalni, prawda, w środku. Kiedyś tam bar był, to wszystko jest pozamykane. Nawet do pociągu trzeba z drugiej strony iść, bo tutaj przejścia nie ma. Na dworzec miałaby zostać przeniesiona biblioteka publiczna oraz straż miejska. W planach jest również utworzenie mieszkań komunalnych. Władze Wałcza planują również przeniesienie ze swoimi zbiorami Muzeum Ziemi Wałeckiej. Tutaj w jedną stronę ciągnie serce, czyli ten budynek jest nasz, kochamy go, znamy, zagospodarowaliśmy go, wydaje mi się całkiem dobrze, ale z drugiej strony prawda jest taka, że nasze zbiory już się tutaj nie mieszczą. Wynajmujemy pomieszczenia, w których jest złożona zabytkowa drukarnia, którą muzeum nabyło kilka lat temu. W garażach PWSZ-u ciąg dalszy eksponatów muzealnych, nie mówiąc o naszych magazynach, z których się po prostu już wylewa. Wałecki dworzec PKP jest wpisany do rejestru zabytków, co może znacznie zwiększyć koszty remontu. Władze miasta planują sprzedanie budynku po Muzeum Ziemi Wałeckiej, a uzyskane środki będą mogły zostać przeznaczone na remont dworca. Władze miasta chcą również utworzyć w tym miejscu lokal gastronomiczny. Pomysły mamy różne. Warunek, który stawia PKP, to jest zachowanie funkcji, w pewnym zakresie funkcji dworcowej, czyli poczekalnia, ewentualnie kasa czy automat biletowy i toaleta. To jest minimum, które musimy w tym obiekcie zapewnić, natomiast pozostałe elementy częściowo chcemy wykorzystać mieszkania, które tam są, mogłyby być to mieszkania komunalne, mogłyby się tam różne organizacje znaleźć, również organizacje pozarządowe. Remont dworca PKP w Wałczu będzie trwał przez lata. Najpierw jednak radni miejscy muszą zdecydować o przejęciu tej nieruchomości na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w przyszły wtorek. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.